Zatrzymaj się, czemu pomóż? Zatrzymuję się. Rozbite totalnie auto. Emocje. Zostaliśmy złapani przez policjantów. No co za skandal. Cześć. Ale jak widzę, to sami słuchaj. Co tu się jeszcze dzisiaj wydarzy? Wow, ale to super wygląda. Zabieramy was dzisiaj na wycieczkę. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabierzemy was do trzech atrakcji turystycznych, które są zlokalizowane w okolicy Agadiru. Zaczniemy nasz dzisiejszy odcinek od plaży w Laxira, gdzie są takie słynne łuki skalne. Następnie wjedziemy w głąb lądu zobaczyć słynne niebieskie kamienie, a na koniec perła w koronie atrakcji turystycznych w okolicy Agadiru, czyli słynne Paradise Valley. To jest taka atrakcja, o której słyszymy ostatnio od każdej napotkanej osoby. Kogo nie spotkamy, jakiegokolwiek Polaka w kamperze poznajemy, to wszyscy mówią Paradise Valley, Paradise Valley. I opinie są różne. Niektórym się to podobało, niektórym się to nie podobało. Dlatego też postanowiliśmy z Kasią przetestować zarówno Paradise Valley, niebieskie kamienie, jak i tą plażę w Laxira. Zobaczyć naocznie, co to jest i powiedzieć wam, czy tam warto jechać. Więc zabieramy was dzisiaj na wycieczkę. Znakiem, którego prawie w ogóle nie widziałem. A chwilę przed tym znakiem jest 80 na godzinę, więc ja po prostej drodze sobie po prostu jechałem. No i celowo tu stoją. Celowo tu stoją. Szukają takich jak my, którzy się zagapią, nie zauważą. Tak. No co za skandal. No niestety dostaliśmy mandat. Panowie teraz wypisują, ale chcieli to wziąć na łapę. Ja im proponowałem po stówkę, ale oni jest trzech, no więc oni wolili 300. Ja mówię, dobra, to dostaniecie 300, ale wypiszcie mi kwit. No i teraz wypisuję ten kwit i są niezadowoleni, że muszą wypisywać ten kwit. No nic, na szczęście to nie jest bardzo dużo pieniędzy. Okej, cześć handel. I wish you have a good day. Thank you. Thank you. Oh, I'm really sorry. No problem, it's your job, I understand. Okej, szukran. Okej, welcome. Mamy kwit. Czy miał pamiątkę z Maroka? Pamiątka z Maroka. Oj. Życie. Dobrze, że to ja prowadziłem, nie Kasia. Jakby Kasia prowadziła, to ja bym tutaj mogła jechać wolniej. No nic, trzeba uważać. 3 dychy to nie jest dużo. 300 euro to bym, kurde, to by mi słabo było. 30 euro. W Maroku jedyne, na co trzeba zwracać uwagę, to są pasy zapięte i prędkość. I nie ma dyskusji. To są dwie rzeczy, na których oni robią hajs. Policjanci. Minęliśmy jakiegoś rowerzystę, który nam pomachał i krzyknął dzień dobry, więc zaraz zobaczymy, kto to. Rzadko to się dzieje, że Polacy. Cześć. Ale jak widzę, to sami słuchaj. Co ty tutaj robisz? A ja decyduję z Senegalu. Z Senegalu? Super. Wow. Myśleliśmy, żeby tym pojechać do tego, do Senegalu, nawet do Gambii kiedyś, ale teraz, no tak, teraz jesteśmy krótko, tylko na miesiąc w Maroku, więc w przyszłości jeszcze nie przyjedziemy. Nie ma problemu, tylko sugeruję, jak będziecie jechać na Senegal, nie przez Rosso, no, tylko przez Diama. Okej. Okay. Jakieś wody, albo owoce, albo coś? Nie, wiesz co, wiesz, jest Ramadan, to jest problem, jakieś tam szóstce kupiłem. Masz. Ale tam spokojnie, dzięki śliczne, przynajmniej, że będę zdychał. Był jeden dzień, gdzie oba to nie. No. Jezu. A, to jeszcze przed nami, to jeszcze najwcześniej za rok. Ale ja bym się nawet nie zastanawiał. Teraz nie, teraz musimy wracać za parę tygodni do Europy, więc... Za parę tygodni, o czym tutaj dyskutuję? Chłopie, to byśmy poskoczyli się... Jedziemy. Bawcie się. Powodzenia. Ja coś zerknę sobie na Facebooku, drogi. Całe życie na rowerze. Całe życie na rowerze. Akurat Arabię Saudyjską. A my jesteśmy. No i tamte tereny. Mamy dziś my podróżowanie. Podróżowanie. Podróżowanie tylko przez V przepisze. Podróżowanie. No, pewnie żeście mi wpadli. Pewnie się tam gdzieś widziałem. Tacy jak my to. Powodzenia. Bawcie się. Cześć.
jest. Albo ma auto zepsute. A wam coś ucieka, patrzcie się. Ty jedzie do... O nie. O mój Boże. Mam nadzieję, że mu się nic nie stało. No zatrzymaj się, czemu panu? Zatrzymuje się. Znaczy odjedź kawałek, jakby coś tam się... No to kurde, robię to. Zasnął. Oh my god. Rozbite totalnie auto. Nic nie możemy tu zrobić. No nie, zatrzymaliśmy jakiś inny samochód, teraz zatrzymała się jakaś ciężarówka. Pan jest cały, nic mu się nie stało, no po prostu zasnął. Więc jedziemy. Ajajaj, widzieliśmy to, bo to trąbiłem mu, chciałem go obudzić. Widziałem, że on zjeżdża. No co ja mogłem zrobić? Nie dało się więcej. Widzieliście sami zresztą, co się wydarzyło, ale teraz co jest ciekawe, bo to jest Marokańczycy, oni się jednoczą. Zatrzymują się wszystkie samochody, każdy jeden samochód się zatrzymał. Teraz tam jest około 20 facetów, ciężarówka, no i w tych 20 facetach będą wyciągać ten samochód, coś mi się wydaje. Nikt nie przejechał obojętnie, każdy się zatrzymał. Nie po to, żeby popatrzeć, tylko się zatrzymali. Tak. Od razu jeden trójkąt wyciągnął, drugi tam te dokumenty zbiera. Więc oni się strasznie jednoczą. Ty się wystraszyłaś? No nigdy nie widziałem wypadku, jestem przerażona. Jezu, ja widziałem na filmach. Ale na szczęście się mu nic nie stało, bo po prostu wyszedł, wypchnął. Czy zżartowaliśmy z tego, on po prostu zasnął i zjechał. Wypchnął nogami szybę, no i wyszedł. Cały zdrowy. Na szczęście. Co za przygody tutaj po prostu się dzieją dzisiaj. Jechał jak pijany, no bo tak, zjeżdżał, ale kawałeczek wcześniej on był na takiej skarpie. Jakby tam zjechał, to by było po nim. No szczęście w nieszczęściu, że wpadł tylko do rowu. No nic mu się nie stało. I że to nie wybuchło w ogóle. Co tu się jeszcze dzisiaj wydarzy? Co to tam? To takie zwierzątko. Co to było? Przez to. Teraz mi osioł to po prostu przeleciał przed tym. Nie. Silva by zalecił zatrzymanie się. To już jest trzecia rzecz, która mi wyskoczyła przed samochodem. Właśnie mijamy pana, który wylądował na parolotni. W tym regionie zauważyłem już ogłoszenia. Można polecieć sobie właśnie na takiej parolotni w tandemie za 50 mniej więcej euro od osoby. Przyjechaliśmy na miejsce, zaparkowaliśmy samochód chyba na jakimś kempingu. Zamachał do nas pan i powiedział, że możemy sobie tu zaparkować, oczywiście za drobną opłatą, 20 dirhamów. No i tyle, no zapłaciliśmy to po prostu i idziemy, ale wydaje mi się, że tam na dół do tej plaży można zjechać samochodem, bo przed chwileczką jakiś camper van tam po prostu pojechał, ale tutaj się tyle dzisiaj dzieje, co chwileczkę coś nam wyskakuje, więc ja chciałem jak najszybciej posadzić samochód, żeby bezpiecznie zaparkować, więc już nie kombinuję i nie jeżdżę w poszukiwaniu tańszego parkingu, tylko po prostu chcę bezpiecznie zostawić samochód i iść zobaczyć tą atrakcję, usiąść na plaży i się zrelaksować. No ładna plaża. W tym roku wyjątkowo dużo Polaków spotykamy, bardzo dużo. Właśnie teraz spotkaliśmy trzech panów, którzy tam na górze zostali, robią zdjęcia. Przyjechali do Maroka, żeby zrobić rekonesans pod wyprawę motocyklową. I objeżdżają na razie samochodem, a potem tutaj wrócą na motocyklach. Pozdrawiamy. Ale schody są niesamowite. Kaśka, tam jest surfer. Tu jest też parking, do którego można zjechać, ale chyba dobrze, że zostaliśmy na górze. Kolejny Polacy. Właśnie teraz minęliśmy dziewczyny, które też są z Polski. To jest jakiś po prostu sezon na
wycieczki z Polski do Maroka. Niesamowite. Tam jest ten super. Pięknie to wygląda. Jestem jeszcze trochę w emocjach po tych zdarzeniach, więc muszę się uspokoić. Ale to, co mi się już tutaj podoba, to, że jest tu zakątek dla turystów. Na pewno można wynająć mieszkania, są restauracje. A jest taki spokój, jakiego dawno w Maroku nie uświadczyliśmy. Jest bardzo mało osób. Fajnie. Jest zakamuflowany ten budynek, więc w ogóle w kolorze skał. Jak podoba się? Bardzo fajnie. Fajnie, nie? Pięknie, tak, ale woda nie jest spokojnie. Tygodnie temu pod filmem pojawiło się dużo komentarzy odnośnie Blendera i Blendy 3. Znowu się odezwali do nas, żebyśmy parę chwil w tym vlogu poświęcili na właśnie pokazanie tego Blendera. Jeden z komentarzy to był przepis na pyszny marokański napój na bazie awokado. To jest ulubiony napój Kasi. Dlatego też dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, na plaży, podziwiając łuk, będziemy robić szejka. Przepis jest bardzo prosty i możecie sobie go zrobić w Polsce, nie trzeba do Maroka jechać. Robi się go z awokado i od razu wam zdradzę pewien świetny pomysł na to, jak wyciągnąć pestkę z awokado. Bo tu z tej strony samo wychodzi. Ja całe życie robiłem tak, jak gdzieś na filmach zobaczyłem, że się po prostu ostrym nożem wbija tutaj w to i wykręca. Wystarczy z tej strony nacisnąć i pestka sama wychodzi. Proste, bez kombinacji, bez jakichś tutaj wariacji. Więc składamy pół awokado? Całe. Całe awokado, mamy duże awokado, więc składamy całe awokado do blendera. Czy to widać tam w ogóle tego blendera? Następnie wkładamy kilka daktyli, tylko trzeba je pozbawić pestki najpierw, bo one mają w sobie pestkę. Daktyle, pestki na bok, a daktyle tutaj. O nie, wrzuciłem pestkę do środka. Dobra, i co teraz? Banan i mleko. Zmugujemy piasek, zamykamy i blendujemy. Mamy zblendowany pyszny napój. Mam nadzieję, że jest pyszny. Wow! O, jest jeszcze jeden. Miałem za mało. Się przeleje. Przepyszne. Musicie sobie to zrobić w domu. Jeszcze jeden. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście sobie zrobić takie coś, ale nie macie blendera, to opcje są dwie. Możecie go kupić, skorzystając z naszego kodu zniżkowego podróżowanie pisane dużymi literami bez polskich znaków. Link do sklepu jest pod spodem. Albo możecie go wygrać. Czy mi tam widać w ogóle? Widać. Masz wyciętą głowę. Całkiem? No połowę. W moim plecaku znajduje się blender, który możecie wygrać. Taki oto blender. W zasadzie to 5 takich blenderów czeka na was. Możecie wziąć udział w konkursie. Konkurs jest zorganizowany tu na kanale Podróżowanie. Będzie można bardzo łatwo wygrać taki nowiutki blenderek. Są w różnych kolorach. Co więcej, w zestawie otrzymacie blender,
przenośne etui i książkę z przepisami na 70 pysznych szejków i różnych rzeczy, które można przygotować przy pomocy tego blendera. Żeby go wygrać, stwórzcie własny oryginalny przepis na napój, który można przygotować przy pomocy blendera, który kojarzy Wam się z podróżami. Napiszcie ten przepis na dole w komentarzu oraz napiszcie, co zainspirowało Was do stworzenia właśnie takiego napoju. Konkurs trwa przez 2 tygodnie i najbardziej kreatywne odpowiedzi na najpyszniejsze napoje zostaną nagrodzone. 5 osób zostanie nagrodzonych takim właśnie zestawem. Blender, etui i książka z przepisami. Odpowiedzi publikujcie poniżej w komentarzach. Powodzenia! Podoba mi się. Cisza, spokój. Kasia sobie tam leżakuje. Ja poszedłem się przejść w miejsce, w którym był kiedyś drugi łuk, który był jeszcze podobno ładniejszy, jeszcze większy. No ale w związku z tym, że fale w niego uderzały i nastąpiła, że tak powiem, samoistna destrukcja. Tu był ten łuk. I nie ma. A tu można w ogóle kręcić, jeździć sobie na kładzie. Można sobie wynająć kładę, można jeździć na wielbłądzie. No w Maroku, tam gdzie są turyści, można wszystko. Wczorajsza podróż z Lekziry do miejsca, w którym teraz jesteśmy. Gdzie teraz jesteśmy? Wczorajsza podróż z Lekziry do miejscowości, w której teraz jesteśmy, czyli Tafrut, przebiegała w bardzo malowniczych okolicznościach przyrody. Wznieśliśmy się na wysokość około 1400 metrów nad poziomem morza, by górską drogą naszym kamperem w zawrotnej prędkości 30 na godzinę jechać. No aż przyjechaliśmy tutaj, naprawdę było bardzo pięknie, bardzo ładnie, malowniczo, natomiast dużo stresu. Ja nie znoszę takich górskich dróg, zwłaszcza tych, które są w ogóle w żaden sposób niezabezpieczone i tak wybudowane, nie pomyślawszy o takich dużych samochodach. Ale nasz Altek się spisał fantastycznie, przejechaliśmy, nic się nie zagrzało, nic się nie spaliło, hamulce całe, wszystko jest tip-top. Patrz Kasika, no siostrzysko, ale biegnie śmiesznie. Maroko cały czas coś przechodzi przez jezdnię. Jak nie wielbłądy, to stada owiec. Proszę bardzo, spokojnie, mamy czas. Wszystkie tutaj idą. Gadają, gadają. Ale malutka tutaj. O, dziewczynko, że całe życie przed tobą. Zatrzymaliśmy się na noc na takim parkingu, który kosztuje 15 dirhamów, czyli euro 50. I na którym jest grubo ponad 100 kamperów, ale każdy ma dużo przestrzeni, bo jest to duży plac. Mieliśmy spać pod tymi niebieskimi kamieniami, do których jedziemy, ale tam nie można od kilku lat spać. Podejrzewam dlatego, żeby tam były ogniska, imprezy i zostawiali ludzie śmieci. Podobno policja przegania. Mamy już dość policji, więc wystarczy nam to. 15 dirhamów to nie są pieniądze, a jest cisza, spokój. Rano przyjechał pan z klebusiem. Patrz Kasia, co tu przyszło? Kozy. I barany. O, cześć mała. Dobra, to tyle. Jedziemy po prostu na kamienie. Zaskoczyła nas okolica, bo przyjechaliśmy tutaj wczoraj w nocy. Uważaj, dziurę! Przyjechaliśmy tutaj w nocy i nie widzieliśmy tych skał i tych głazów przeogromnych. Niesamowite, patrzcie się. Niesamowita jest też droga. To nawet jest resztka tego asfaltu.
Często Kasię na spotkaniach różnych, gdzie tam w Polsce się widujemy, ludzie pytają, czy Kasia prowadzi ten samochód. Prowadzi. Bardzo rzadko, bo jej nie pozwalam. Ja się stresuję, ale Kasia umie prowadzić i jest dobrym kierowcą. Muszę przyznać, że jak jechaliśmy tutaj drogą, już widziałem to z daleka, to wyglądało to okropnie. W sensie, pomalowane kamienie, ale jak się jest tu na miejscu, to zupełnie inaczej wygląda. To już jest taka bardziej sztuka, bo te kamienie mają taki wyjątkowy kształt. Nie są takie po prostu zwykłe owalne, tylko takie jakby grzybki. Tam tutaj za mną grzybek różowy, tam jeszcze są żółty, pomarańczowy. I jakiś jeszcze kolor, nie do końca widzę w słońcu, co to za kolor. No ale tutaj mamy piękne niebieskie indygo, czyli mój kolor. Kiedyś mi jeden facet wywróżył, wyliczył, że jestem dzieckiem indygo. A indygo to jest właśnie taki kolor. Więc powinienem się tutaj położyć i ciągnąć energię z tych kamieni. Co też uczynię, podejrzewam, za chwileczkę. Ja tu widzę wieloryba. Normalnie tu jest wieloryb. Tu ma oko, tam ma płetwę i tutaj jest wieloryb. Ale jaja. Widzicie też wieloryba? Nie mówię tu o Kasi oczywiście. Kręciłem wejście. No i co, zostawiłem sobie buty i teraz będę musiał iść po piasku. Chodź. Czego się nie robi do pięknych ujęć. O Jezu, jak ładnie. To wyjątkowe miejsce zostało stworzone w 1984 roku i stworzył je belgijski artysta, aby uczcić pamięć swojej żony. Musicie wiedzieć, że żeby pomalować te wszystkie kamienie, zużyto 18 ton farby. Więc ten człowiek nie chodził sam z pędzlem, ale pomagali mu także marokańscy strażacy tutaj z okolicznych wiosek i oni używali po prostu takiego sprzętu jak do gaszenia, tylko zamiast wody w tej sikawie była farba, więc oni tą farbą polewali te skały. Oczywiście na przestrzeni lat ta farba wyblakła, ale ktoś tutaj dbał o to miejsce i te kamienie odmalowuje. Wygląda to niesamowicie, przepięknie. Makłowicz 4. To miejsce budzi jednak pewne kontrowersje, ponieważ dla jednych osób jest to forma sztuki, miejsce, które pobudza kreatywność, wyobraźnię, miejsce wręcz psychodeliczne, a dla innych jest to po prostu zwykły wandalizm i totalnie niepotrzebna ingerencja w środowisko. Jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat.
jedziemy teraz do kolejnej atrakcji na naszej liście, jaką jest Paradise Valley. Także bądźcie cierpliwi, bo przed nami jeszcze kawał drogi. Takiej drogi. Także dzisiaj 5 godzin mamy jechać taką drogą. Ale jest piękny, przepiękny wirus. Ja widziałem, ale gorąco. W stopę. Temperatura wskazuje, że silnikowi jest ciepło. Dziś jest na zewnątrz ciepło, w środku jest ciepło i jedziemy pod górę cały czas, więc włączyłem ogrzewanie na maksa, żeby zabrać trochę teraz tego ciepła. Mnie parzy w stopę. Nie w twarz. W ciebie w twarz? To nie, to dajmy to na dół. Ten dmuchanie. I pomagamy silnikowi, zabieramy trochę ciepła do środka. O Jezus, ale gorąco. O! Przeleciało! Widziałaś? Siemano! Ale se zajada. Ło! Ale przepaść. Zatrzymaliśmy się tutaj, w miejscu widokowym, żeby podziwiać piękną kasbę, która nazywa się Tizourane. Miejsca takie jak to i te, które widzicie w dzisiejszym vlogu, można znaleźć w naszej książce Wyprawa do Maroka, gdzie opisujemy właśnie trasy kamperowe i ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a także bardzo dużą część poświęciliśmy na opis kultury, bo my w zeszłym roku przeżyliśmy szok kulturowy w Maroku. Kiedy wydaliśmy tą książkę, doszło do trzęsienia ziemi w Maroku i postanowiliśmy 10% z dochodu tej książki przekazać właśnie dla tych najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Więc gdybyście chcieli dołożyć swoją cegiełkę, no to nasza książka jeszcze wisi w naszym sklepie, znaczy jest, nie wisi. I w ten sposób możecie wesprzeć Marokańczyków, tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. A teraz kawka i jedziemy dalej. I ostatnia atrakcja w tym odcinku, czyli Paradise Valley. Jestem na szczycie góry. Całkiem spoko była przejażdżka przez ten wąwóz. Chciałem się zatrzymać na tym oficjalnym parkingu, żeby pokazać wam, jak to wygląda od tej strony, gdybyście tu przyjechali ze zorganizowaną wycieczką, na przykład z Agadiru, z jakiegoś hotelu, czy z okolic. Tam na dole jest taki oficjalny parking, tylko że niestety był cały zapakowany i nie mogłem tam wjechać, więc wyjechałem wyżej na taki bezpłatny parking. Tutaj będę musiał, że tak powiem, dybać teraz na nóżkach, ale dzięki Alci i Proziemu, którzy byli tu niedawno, innym vanlifersom ze spaniem w vanie, mam tipa i wiem, gdzie mam iść. Żeby tam trafić, nie sugerujemy się tą strzałką. Idziemy drogą w stronę znaku zakazu wyprzedzania i przy dużych kamieniach skręcamy w prawo. Potem dochodzimy do kamienia z niebieską strzałką i dalej oznaczenia są wyraźne. No, muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony tą rajską doliną. Całkiem przyjemnie wyglądają te baseniki. Młodzież się tam, że tak powiem, relaksuje. Leci reggae muzyka. Ludzie popijają soczki, kąpią się i ochładzają.
Bardzo spoko, fajnie, bo jest cichutko, nie ma żadnych natarczywych sprzedawców. Jest też Ramadan, więc może to dlatego. Zostawiłem za sobą te baseny, bo dostałem informację od kilku osób w zasadzie, że jeszcze jak się wyjdzie dalej za jakimś kamieniem, to tam jest jeszcze podobno ładniej. Dlatego też jeszcze idę sprawdzić razem z kamerą, żeby pokazać wam, czy warto się tam, tak powiem, na tą dodatkową wędrówkę wybrać, gdybyście tu byli w przyszłości. Ale ogólnie powiedziałbym, że jest to warte odwiedzenia. Jeżeli ktoś jest blisko, przed Wagadirze czy coś, to można by tu było na taką jednodniową wycieczkę przyjechać. I tym samym dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu. Dajcie łapkę w górę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie nam też w komentarzu, która z tych atrakcji, które dzisiaj pokazaliśmy, najbardziej wam się spodobała. Czy to były Niebieskie Kamienie, czy to było Paradise Valley, czy to była plaża w Lekzira. Jesteśmy ciekawi, która z tych atrakcji wygra. A propos wygrywania, przypominam o konkursie Blendy Go 3. Napiszcie też w komentarzu przepis na pyszny napój, który można przyrządzić przy pomocy shakera. Pamiętajcie, 5 osób otrzymuje zestaw Blendy Go 3, a wyniki ogłosimy za 2 tygodnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Bye.